To była największa masowa strzelanina w historii. Mowa o tragedii, jaka rozegrała się na Uniwersytecie Karola w Pradze, w wyniku której 14 osób zostało zabitych, a około 25 rannych. Dziś w Czechach Dzień Żałoby Narodowej. Czesi są wstrząśnięci tym, co wydarzyło się na Uniwersytecie Karola w Pradze. W czwartek w godzinach popołudniowych 24-latek otworzył ogień do wykładowców i studentów, w konsekwencji czego zabił 14 osób i ranił około 25. Wcześniej zamachowiec miał zastrzelić swojego ojca. Strzelec zginął podczas akcji policji, jednak motywy jego działania są wciąż ustalane. Czuję się okropnie. Jestem wykładowcą na Wydziale Teatralnym Praskiego Uniwersytetu Karola. Bardzo mocno przeżywaliśmy to, co działo się na terenie uniwersytetu. To jest horror. Nie mogę nawet o tym mówić. W związku z tragedią dzisiejszy dzień ogłoszono Dniem Żałoby Narodowej. Prosimy wszystkich obywateli Republiki Czeskiej, aby 23 grudnia w Dniu Żałoby Narodowej o godzinie 12 okazać szacunek ofiarom tej tragedii minutą ciszy. Wyrazy współczucia przekazał polski prezydent Andrzej Duda. Na ręce prezydenta Republiki Czeskiej składam kondolencje rodzinom i bliskim ofiar strzelaniny na Uniwersytecie Karola w Pradze. Rannym życzę powrotu do zdrowia. Polacy łączą się w bólu ze wszystkimi, którzy cierpią z powodu tej strasznej tragedii. Policja podała, że zabójca był studentem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Karola. Czeski minister spraw wewnętrznych wykluczył, aby strzelanina miała związek z międzynarodowym terroryzmem. Poinformował, że jest w kontakcie ze służbami z państw Unii Europejskiej.